Gdzie kupisz wszystko do swojego domu w Tajlandii? Dzisiaj przejdę się z Wami po różnych sklepach i pokażę Wam, gdzie możecie co sobie kupić i w jakich cenach. Mam na myśli jakąś pralkę, mam na myśli jakiś piekarnik, żelazko, wiatrak i wiele innych rzeczy. Łopatę, żeby coś na ogrodzie zrobić, czy coś z elektroniką, lampy. Wszystko, naprawdę wszystko, co jest potrzebne w nowym domu, czy w jakimś nowym miejscu, lub jak chce się coś po prostu wyremontować, czy coś kupić tutaj na miejscu w Pattaji. Jest kilka takich sklepów, dużych sklepów, bardzo duży wybór. Ceny podobne jak w Polsce, to już od razu mogę powiedzieć. I zaraz Was po tych sklepach przewiozę, bo sam kilka rzeczy muszę kupić, a obecnie znajduję się na Beach Road, czyli w samym centrum Pattaji, koło McDonalda. Jest to północna część centrum, końcówka plaży. I z tego miejsca startuję i jadę na początek do Home Pro, takiego sklepu, gdzie potrzebuję kupić akurat żarówkę, bo mamy spaloną. Potrzebuję dokładnie 3 żarówki aż i muszę się tam teraz udać. Pokażę Wam, co ostatnio tam kupiliśmy, co możecie tam kupić, a następnie udamy się do następnego sklepu. I tak skończymy na 3-4 sklepach mniej więcej. Także zapraszam do odcinka, jeśli jesteś zainteresowany życiem w Tajlandii, jak to wygląda, jakie są tutaj ceny. I wszystko, co Tajlandii się dotyczy, szczególnie tego rejonu tutaj w Pattaji, to koniecznie subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i daj jakiś miły komentarz na dole. Lecimy z tematem. Ja wsiadam już do naszego auta i jadę do Home Pro, które znajduje się też w centrum tutaj, bardzo blisko, w samym centrum miasta. I ten sklep jest połączony z dużym sklepem spożywczym Big C. Słuchajcie, właśnie zbliżamy się do Second Road, czyli drugiej ulicy od morza, i tutaj jest posterunek policji, taki mały, bardzo malutki. Tutaj jest jeden policjant, taki można powiedzieć z drogówki, i on tutaj bardzo często łapie, tak jak właśnie w tym przypadku, turystów. No i jak tylko jest coś nie tak, to wlepia mandaciki. Ja sam tutaj jeden mandat kiedyś złapałem i to jest jedyne miejsce, które tutaj w Pattaji, gdzie dostałem mandat, i jedyny raz i jedyne miejsce. A nagram Wam w następnych vlogach taki film właśnie, jak uniknąć tych takich kontroli, gdzie stoją policjanci i no co zrobić, żeby jakoś chociaż trochę się ustrzec, albo którymi drogami nie jeździć, że jak się nie ma prawa jazdy, na przykład na skuter, a się jeździ, to żeby jakoś chociaż trochę się spróbować uchronić. Więc w następnych odcinkach dam Wam na pewno takie informacje, więc jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, a ja za chwileczkę dojadę właśnie do tego centrum, można powiedzieć, takiego małego, gdzie jest Big C, duże Big C i właśnie Home Pro. I jeszcze tylko chcę powiedzieć, że przed chwilą, jak byłem na tym Beach Road, to znajdowałem się w tej północnej części, tak jakby, tego Beach Road, centrum, i tam jest akurat dużo miejsc parkingowych. Tam można sobie na przykład zaparkować samochód, bo skuter to się praktycznie wszędzie da zaparkować, a samochód to nie tak, nie za bardzo wszędzie, a akurat też miałem tam sprawę do załatwienia, więc dlatego też tam byłem. A tutaj na mieście ogólnie też jest bardzo dużo miejsc parkingowych, no ale raczej no w 90% te miejsca parkingowe są zapełnione i ciężko gdzieś zaparkować, no ale jeśli chodzi o skuter, to nie ma problemu praktycznie nigdzie. A tam, gdzie jedziemy, czyli do Home Pro i Big C, to jest parking podziemny, duży parking, i tam nie ma najmniejszych problemów, żeby zaparkować auto, więc jest tam ok z tym parkingiem. Jeśli chodzi o parking, to jest ok. Właśnie podjeżdżam pod Home Pro i Big C Extra i udaje się właśnie na parking podziemny i tam zaparkuję auto i zaraz Wam coś jeszcze ciekawego powiem. Parking jest naprawdę duży, zmieści się tutaj dużo samochodów i nie ma najmniejszego problemu z zaparkowaniem tutaj samochodu. Zobaczcie, tylko wjeżdżam, pełno pustych miejsc, już tutaj parkuję swój samochód i idę do sklepu. Znajdujemy się na Central Pattaya Road, czyli na takiej ulicy, bo tak jak wspominałem, ta galeria jest w samym centrum i mamy tutaj informację, że Home Pro jest na drugim piętrze i Big C też jest na drugim piętrze. Na dole mamy miejsce, gdzieś jakieś takie różne miejsca do zjedzenia typu KFC, dużo takich różnych małych sklepików i taki food park, gdzie możemy też sobie coś zjeść. Tutaj zazwyczaj są to same tajskie dania i bardzo tanie. Możemy przyjść na kawkę, kawę Amazon, tak jak w normalnej galerii, a my udajemy się na drugie piętro. Jedno wejście obecnie jest zamknięte na górę,
bo nie wiem, co tam się dzieje, ale wiem, że kapie woda z sufitu, nie wiem dlaczego, co tam się stało, i to wejście zamknęli i trzeba iść na drugą stronę galerii i wejść od drugiej strony na górę obecnie. A taki mały problem. A ja potrzebuję kupić taką żarówkę firmy najlepiej Osram. I już udaję się na górę. Jestem już na drugim piętrze. Przede mną jest naprawdę duży spożywczy. Ale jak to w takich dużych spożywczych bywa, takich coś jak Auchan czy jakieś takie inne sklepy, to oczywiście w tych sklepach też znajdziemy jakieś ciuchy, znajdziemy też jakąś elektronikę i wiele, wiele innych rzeczy, ale to jest przede wszystkim sklep spożywczy. Jest naprawdę duży, są tutaj dobre ceny, dobre produkty, więc jeśli ktoś mieszka gdzieś blisko Big C, to zdecydowanie dobrze, bo zrobi na pewno dobre zakupy. A po lewej stronie jest Compro i tam jest typowy sklep do właśnie takich rzeczy do domu. Tutaj spożywki nie znajdziemy, ale za to znajdziemy, zobaczcie, na przykład jakieś łóżka, kanapy, znajdziemy jakieś przepływowe ogrzewacze, tak jak już tutaj na samym starcie widzimy. Ja tylko muszę panu pokazać, mam żarówkę, żeby nie było, że jak coś wynoszę ze sklepu, także za chwileczkę tam wejdę. Co my tu jeszcze mamy? Ja tutaj przede wszystkim przyjechałem ostatnio po pościel, po jakieś poduszki, prześcieradło, ale też można tutaj spotkać takie gadżety, jak widzicie, jakieś skuterki elektryczne, czy nie wiem, pralki, ogólnie wyposażenie całej łazienki, czyli toalety, wanny. No naprawdę wszystko, prysznice, jakieś wężyki do pryszniców, lustra, lampy i wiele innych rzeczy. Już tam wchodzimy do środka, tylko załatwię sprawę z moją żarówką. No i zobaczcie, pan przykleił mi tutaj na moją starą żarówkę naklejkę, że jest to moja stara, popsuta, kaput żarówka, jak on to powiedział. I polecił mi, żebym poszedł tutaj na ten dział kupić sobie nową. No bardzo miły pan. Okej. Okay. No i tak, o, co tu jeszcze można kupić? Zobaczcie, talerze, wanny, jacuzzi, jakieś takie wielkie wanny z bąbelkami, toalety, tak jak wspominałem, wiele różnych lamp. Ja właśnie tu na takim dziale jestem, to taka, można powiedzieć, trochę Castorama polska, gdzie jest praktycznie wszystko. Więc w samym centrum miasta znajduje się naprawdę dobrze wyposażony taki sklep z wszystkimi rzeczami do domu. Kupiłem potrzebne dla mnie żarówki. Takie żarówki kosztują po 89-120 batów, za tą mocniejszą zapłaciłem, czyli za tą to jest powiedzmy 10 zł, 12-13 zł za żarówkę, a jakieś takie, nie wiem, słabsze też troszeczkę, 5-8 watowe, są po 60 batów, czyli jakieś 6-7 zł za żarówki, więc ceny są mniej więcej takie same. Potrzebowałbym jeszcze taką lampkę, którą można by było położyć na szafce w łazience, żeby było więcej światła, bo mamy troszkę ciemno i nie za bardzo właśnie widzę jakąś taką, choć lampek jest naprawdę bardzo duży wybór. I tu jakieś takie dosyć wymyślne są po 120 zł, 150, ale tutaj jakaś nawet z temperaturą i innymi rzeczami po 80 zł. Więc różnych lampek jest pełno. Dużo też wiatraków. Też by nam się przydał taki wiatrak do salonu czy do sypialni, żeby sobie mógł chodzić. Takie wiatraki są po 300 zł. Nie wiem ile tamten prawie 500. Ten duży na wprost kosztuje prawie 500. Ten tutaj, te czarne są po 350 zł. Takie wiatraki. Ten jakieś 320 zł. Więc różne ceny. Między powiedzmy 200 a 500 zł. Tutaj mamy lampki nawet po 40, po 50 zł na wprost, które widać. Tu mamy piękne żyrandole różne po 200, 300, 500, 600 zł. No wiadomo, no, różne żyrandole, różne ceny i jest tego naprawdę bardzo dużo. W tym sklepie również znajdziecie dużo glazury różnej, kafelek na podłogę, na ścianę. Wybór jest naprawdę bardzo duży. Ceny, nie wiem dokładnie za co tutaj jest policzone, czy za metr kwadratowy, czy tutaj za sztuki, ale jest naprawdę bardzo duży wybór. Tutaj jest po 100 zł, tylko nie wiem czy za metr, czy za tą jedną kafelkę. Trzeba by to było przetłumaczyć. Tutaj mamy jakieś kafelki po 370 batów. Tutaj mamy takie plastikowe szafki. W sumie jak jedna taka by mi się akurat przydała, żebym mógł pochować sobie różne rzeczy, typu jakiś węgiel do grilla, czy rozpalarkę, czy jakieś inne rzeczy. Dosyć duża i pojemna szafka, taka podwójna, tutaj u góry i na dole.
Tutaj też mamy, czyli dwie takie duże szafki. Kosztuje 140 zł. Tutaj mamy większą za 2000, czyli za 200 zł, 200 tam 15, 20 i jeszcze taką wielką, wielki segment za powiedzmy 280 zł. Także na ogród jakieś takie różne szafeczki też są i też można się tutaj zaopatrzyć. Znajdziemy tutaj oczywiście gniazdka, kontakty, przedłużki i inne rzeczy. Wszystko mniej więcej w podobnych cenach do Polski. Kable, nie kable, jakieś rury, no bardzo dużo różnych rzeczy, dużo sprzętu takiego domowego do jakiegoś tam reperowania, szlifierki, platerówki i jakieś tam inne wkrętarki, młotki, narzędzia, ogólnie narzędzi bardzo dużo. W różnych cenach tutaj na przykład mamy jakieś, co my tu mamy przykładowego, no taki klucz. Bardzo fajny, kosztuje 130 zł. Mniej więcej kombinerki po jakieś 20 zł, śrubokręty po 4-5 zł, więc spoko chyba ceny. 40 zł za taki duży zestaw kluczy. Ja tutaj kupiłem sobie wkrętarkę, wziąłem taką zwykłą, bo przecież ile ja tej wkrętarki będę tutaj używał, to zapłaciłem około 110 zł z jakąś tam gwarancją, więc całkiem spoko. A mamy tutaj sprzętów naprawdę bardzo dużo. Wiertarki, wkrętarki. Wiertarki to nawet są takie zwykłe wiertarki, to nawet po 100 zł też. Szlifierki też, po chyba niecałe 100 zł, więc dużo jakiegoś takiego profesjonalnego sprzętu też. O, WD-40, farby, pędzle, klimatyzacje, silikony, klucze do silikonów, to takie, co się wypycha silikon. Nawet mamy tu jakiś dział z kamerami, farbami, przeróżnymi rzeczami, naprawdę. Wszystko da się kupić w samym centrum Pattayi i nie trzeba nigdzie za daleko jeździć. A za chwilę właśnie udamy się troszeczkę dalej od centrum do następnego sklepu, który nazywa się z elektroniką, nazywa się... Czekajcie. Samadikap. Nazywa się Power Buy i jeszcze jeden taki sklep, gdzie będzie można kupić jakieś drukarki, niedrukarki, biurka czy krzesła do biurek, więc za chwileczkę udamy się do tych sklepów. A nam jeszcze przydałaby się taka właśnie szafka zewnętrzna z takimi na przykład dwoma palnikami na zewnątrz. To są takie polowe kuchnie tutaj, bardzo popularne w Tajlandii, żeby można było coś tutaj gotować, na przykład, nie wiem, golonkę albo coś przez dłuższy czas i żeby nie trzeba było robić tego w domu, żeby nie nagrzewać tego domu. O, tutaj nawet są z jednym palnikiem za 230 zł. Wow, 28 900 za taką kuchenkę, czyli 3000 zł, bardzo drogo. Wydaje mi się. O, tutaj jest jakaś tańsza za 12,5 tysiąca, czyli 1300 zł mniej więcej. Tutaj mamy meble pod zabudowę. Też duży wybór. Taki podwójny palnik kosztuje 800 zł. Ok, tutaj mamy 11, 12 tysięcy, 10 tysięcy za elektryczne, bo tutaj było przed chwilą gazowe. O, tutaj na 4 jakby naczynia, 4 garnki, jednocześnie 10 tysięcy batów, czyli jakieś 1000-1100 zł. I w sumie nam troszeczkę tutaj brakuje teraz w tym domu takiego właśnie poczwórnego, bo mamy taki podwójny i no, tylko dwie rzeczy naraz można robić. Jak chciałoby się coś więcej, to już jest troszeczkę problem. I dużo lepszy byłby taki poczwórny. No ale to spokojnie. Identyczna lodówka jak nasza Samsunga, taka ogromna, naprawdę bardzo, bardzo duża, kosztuje 15,5 tysiąca, czyli jakieś 1600 zł za naprawdę ogromną lodówkę Samsunga. To jest chyba dosłownie taka sama jak nasza, bo wszystko wygląda identycznie. Jest naprawdę ogromna i bardzo przydatna, że jest właśnie taka duża. I w sumie wydaje mi się, że jest to ogólnie bardzo tanio, jeśli 1600 zł kosztuje taka lodówka. Inne mamy po 1200, te mniejsze takie po 1300, 1400. Różne ceny. Więc nie jest chyba jakoś bardzo drogo jak za lodówkę. Tym bardziej, że jest to dobra firma, duża lodówka, duży zamrażarnik, więc chyba jest ok. W Home Pro, w którym się znajdujemy, znajdziemy też dużo rzeczy na ogród, takie stoły, krzesła,
komplet za 1400 zł. Tutaj mamy kolejne. Bardzo dużo. Dodatkowo parasole, czy jakieś takie jeszcze baldachimy, które widać tutaj. Więc ogólnie bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Tam jeszcze są właśnie te kanapy, nie kanapy, meble, sejfy. I widzę, że tam są i jeszcze jakieś takie różne filtry, rury, filtry do wody, rury, kwiaty, ziemię do kwiatów. Mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. Farby, tutaj mamy kosiarki, węże. No i wszystko praktycznie, co można kupić w Polsce, to tutaj jak najbardziej też się znajduje. No i jesteśmy na dziale z łóżkami, pościelami, poduszkami. Tutaj właśnie kupowaliśmy nowe prześcieradła, poduszki i różne rzeczy, ręczniki. Wszystko w normalnych cenach. Na przykład mamy tu jakieś duże lustra, duży wybór. Tutaj jakieś chyba, co to, ceraty czy coś, nie wiem. Więc jakieś dywany, więc jest duży wybór i można kupić wszystko. Chodniczki, nie chodniczki, pufy. Przeróżne rzeczy. Tutaj mamy poduszki, prześcieradła, pościele, dywany, rolety i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Znajduję się obecnie na tej samej ulicy, co przed chwilą, gdzie znajdowało się Bigce i Home Pro. Powiem wam jeszcze tylko to, że na tych takich normalnych ulicach jest również bardzo dużo różnych sklepów i bardzo dużo takich właśnie też z takimi rzeczami, jak to, co wam pokazywałem przed chwilą, czyli jakieś kable, jakieś gniazdka, jakieś coś. Naprawdę te sklepy są tak wyposażone, że tam wszystko w nich jest. Tak jak na przykład naprzeciwko mnie, no to akurat znajduje się, widzę, chyba, kurczę, głośno, z elektroniką, więc tam byśmy mogli kupić jakieś różne rzeczy typu kable, gniazdka, ładowarki i tak dalej, to tam też można wszystko wręcz kupić. Takie mam na myśli od razu jakieś pewnie case'y do telefonów i tak dalej, z tym związane takie rzeczy. I jak na przykład właśnie są sklepy takie budowlane, to w tych sklepikach takich małych budowlanych jest naprawdę bardzo dużo różnych produktów. A kolejną rzeczą, którą ja chcę sobie kupić obecnie, jest safe. No bo nie tyle, żeby trzymać w tym sejfie jakieś pieniądze, złoto czy jakieś nie wiadomo co, tylko po prostu zwykłe dokumenty. I właśnie miałem jechać do Mega Home, drugiego sklepu, ale po drodze, gdy jechałem tamtędy, zauważyłem jakiś taki sklep, nazywa się My Safe i jest w nim mnóstwo różnych sejfów i po prostu postanowiłem, że wejdę zobaczyć, jakie tutaj są sejfy, jakie są ceny, bo jest to specjalny sklep z sejfami. Akurat coś, co mnie bardzo tutaj teraz obecnie interesuje, coś, co dzisiaj chcę kupić, więc no nie mogę nie skorzystać, nie wejść i nie sprawdzić w środku tego ogromnego wyboru sejfów, jaki jest i jakie są ceny, żeby mieć porównanie z tym, który chcę kupić, bo wiem, jaki chcę kupić, wiem, ile kosztuje, więc zaraz sobie to wszystko tutaj porównam. No i jestem wręcz zaskoczony, ale w sumie no nie do końca, bo tak jak mówiłem, w Tajlandii naprawdę wszystko można kupić i jest mnóstwo sklepów z każdą rzeczą. A tutaj obecnie jesteśmy z różnymi sejfami i są ogromne skrzynie, małe skrzynki. Nie za bardzo było jak nagrywać w tym sklepie, no bo sklep taki malutki, dwie panie, które tam wszystko tłumaczyły i tak dalej, więc nie za bardzo było jak nagrywać, ale pani poleciła mi inny sejf niż ten, który ja chciałem kupić. Z tego względu, że ten, który ja chciałem kupić, to jest taka tam jakaś chińska produkcja. A ten, który mi poleciła, to jest akurat tajska produkcja, ale jest dużo cięższy i ma gwarancję dłuższą i twierdzi, że jest bezpieczniejszy i lepszy i kosztuje 500 batów mniej niż ten, który chciałem kupić, więc no kurczę, interesujące bardzo. I tak jak mówię, no chodzi tutaj w sumie o zwykłe przechowywanie paszportów, jakichś takich tylko dokumentów ważnych, które zawsze gdzieś trzymałem zamknięte, no bo przyzwyczajony byłem zawsze czy w hotelu, czy u siebie nawet w domu, czy nawet teraz w tym mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy, w każdym miejscu jest taki chociaż mała skrzynka, taki safety box, gdzie chociaż te same paszporty, czy jakieś takie dokumenty, które potrzebne są na już, na jutro, na pojutrze, można tam po prostu schować, żeby się gdzieś nie zgubiły, żeby się z nimi nic nie stało, żeby się gdzieś nie zapodziały, czy jakieś prawo jazdy, czy czasami jakąś kartę do banku, czy cokolwiek, po prostu coś, co powinno być w sejfie, coś, co powinno być może zabezpieczone, no to jednak gdzieś tam, myślę, że w tym sejfie być powinno.
tu akurat w tym domu sejfu nie ma i myślę, że jakiś ten sejf trzeba było kupić. I tak jak mówię, byłem pewny i miałem go kupić w tym następnym sklepie, do którego właśnie jadę, ale teraz pani mnie trochę spiła z tropu, nie wiem co zrobić i chyba dzisiaj nie kupię żadnego sejfu. To nic, ale jeśli ma być, to lepszy wybór tutaj w tym sklepie, lepszy jakościowo sejf, bezpieczniejszy i nawet trochę tańszy, to chyba skorzystam z tego sklepu. Tak samo mają jeszcze dowóz do domu, to jeszcze dodatkowo za 1000 batów można sobie zamówić pana, który go przywiezie i jeszcze zamontuje tak jak należy, więc chyba po prostu skorzystam z takiej opcji i tak to zrobię. Więc jeśli chcielibyście kiedyś kupić jakiś safe, to zdecydowanie polecam wam tutaj sklep na głównej drodze Central. Nie pamiętam jak się teraz już nazywa, ale w każdym razie na początku tego wideo mówiłem, gdzie znajduje się Bigce i Hompro. To jest właśnie ta sama ulica, tylko troszeczkę bliżej Sukhumvit Road, która biegnie w lewo na Bangkok, w prawo na Rajong. Słuchajcie, znajduję się teraz na ulicy Sukhumvit, czyli głównej drodze takiej obwodnicy Pattayi, która, tak jak wcześniej mówiłem, biegnie na Bangkok i na południe, czyli Rajong. I słuchajcie, zatrzymałem się tutaj, bo są dwa, nawet cztery w sumie fajne sklepy. Jeden z nich to jest Office Mate przed nami i tam jest Power Buy. Power Buy jest w wielu miejscach, na przykład w Central Pattaya Festival, czyli w dużej galerii, też w samym centrum Pattayi i jeszcze w innych galeriach, bo to jest bardzo popularny tutaj sklep. Ale przyjechałem tutaj dlatego, że przy okazji znajduje się Office Mate, przy okazji znajduje się Go Wholesale przed nami. Ten sklep już znacie, jak śledzicie kanał. I jeszcze obok znajduje się duży też Bigce supermarket, więc jest to takie troszkę taka większa jakby galeria, takie miejsce, gdzie jest więcej sklepów i po prostu można więcej spraw na raz załatwić, dlatego tutaj po prostu przyjechałem. Do Bigce nie idziemy, no bo wiadomo, to tam spożywka. Dzisiaj akurat spożywka nas bardzo nie interesuje. Wejdę tutaj do Office Mate i wejdę do Power Buy'a. Do Go Wholesale też nie idę, no bo tam też jest praktycznie tylko spożywka. No nie tylko, ale głównie. I pokażę wam, co możecie kupić w Power Buy i w Office Mate. Są to podobne sklepy, ale troszeczkę się różnią, bo w Power Buy nie ma na przykład biurka, nie ma krzesła do pokoju gdzieś tam, czy jakichś takich rzeczy. Ale na przykład rzeczy, które się powielają, to na przykład drukarki, czy jakieś tam jeszcze inne rzeczy. I co jest w Power Buy'u? W Power Buy'u przede wszystkim myśmy kupili na przykład zmywarkę, bo była w bardzo dobrej cenie. Patrząc na inne zmywarki, na inne ceny, to tutaj była mega promocja i po prostu z tego skorzystaliśmy i kupiliśmy sobie tutaj zmywarkę. I tak samo są tutaj lodówki, są tutaj mikrofalówki, telewizory, odkurzacze i takie głównie rzeczy do domu. I są to mniej więcej takie same ceny, też prawie podobne bardzo niż w Polsce, więc myślę, że też tak nie ma co bardzo wyszczególniać, co, jak, ile kosztuje, bo są bardzo zbliżone do Polski. Możecie kupić na przykład właśnie jakieś głośniki do domu, klimatyzacje też, są nawet przepływowe ogrzewacze, takie mechanizmy, no takie garnki, jakby nie wiem jak to nazwać, kurczę, do gotowania ryżu, wentylatory. Przeróżne rzeczy też tutaj po prostu są. Dużo więcej tu jest na przykład do kuchni rzeczy, typu właśnie jakieś miksery, nie miksery, tutaj na kawę, na przykład właśnie jakieś różne ekspresy do kawy. O, tutaj jakie piękne robią kawki, ekspresy. Też mamy jakieś różne palniki, grille, żelazka i różne, przeróżne sprzęty. Bardzo fajny sklep. Lubimy, jeśli coś takiego potrzeba, to lubimy do tego sklepu chodzić. W galerii jest większy, jest bardziej wyposażony, więc polecałbym go bardziej. Ale ogólnie ten sklep, jako chodzi mi o markę Power Buy, to że w tym sklepie możecie kupić właśnie mikrofalówki i te inne wszystkie odkurzacze i takie rzeczy do domu, czy drukarki, czy nawet zdarzy się, że telefony. Dodatkowo jest tutaj jeszcze właśnie ten Office Mate i tutaj sobie kupiłem drukarkę, bo był dużo większy wybór. Tutaj kupiliśmy Emmie biurko, tutaj kupiliśmy Emmie krzesło, więc też polecam ten sklep, bo dobre ceny. Biurko kosztowało 200, tam jakieś 20 zł, krzesło w promocji było za 100, tam 20 czy 30, także bardzo mało zapłaciliśmy. Tutaj jest to biurko, pokażę wam w domu. I tutaj mamy więcej takich jakichś rzeczy biurowych, czyli na przykład nożyczki, nożyki, długopisy i mnóstwo takich biurowych rzeczy, ołówki, linijki,
wszystkie jakieś taśmy, nie taśmy, papier do drukarki, segregatory tam na tamtej ścianie. Tutaj mamy te pistolety takie do klejenia chyba plastiku, czy jak to się tam nazywa, te takie, co się podgrzewa. Super glue, proszę bardzo. Papier na przykład, żeby sobie zdjęcia wydrukować w drukarce. I tutaj same takie biurowe rzeczy. Segregatory jeszcze raz, jakieś przeróżnego rodzaju. Więc ten sklep bym Wam polecał, gdy potrzebujecie coś z takich rzeczy. I to znajduje się właśnie przy głównej drodze Sukhumvit. Bardzo dobry sklep, podoba mi się. I jak trzeba coś takiego, to tutaj kupicie wszystko. No i nie wyszedłem z pustymi rękami ze sklepu. Kupiłem sobie taką koszulkę na dokumenty. A teraz pójdę do następnego sklepu. Podjadę raczej do Mega Home, bo tam potrzebuję kupić łopatkę i prawdopodobnie trawę, o ile będzie w tym sklepie, więc zobaczymy. I myślę, że w tym sklepie damy radę to kupić. Podjechałem pod Mega Home. I słuchajcie, tak przed chwilą Wam powiedziałem, że ten Home Pro to jest taka trochę Castorama, ale teraz sobie tak myślę, że chyba ten jednak Mega Home jest bardziej taką Castoramą, z tego względu, że tutaj kupimy też takie dodatkowe rzeczy, których tam byśmy nie mogli kupić, jak na przykład jakąś betoniarkę, jak na przykład, nie wiem, na przykład jakbyśmy kostkę jakąś kładli, to jakąś taką ubijarkę do piasku, czy jakieś kompresory powietrza, czy jeszcze jakieś takie bardziej ciężkie budowlane sprzęty. Na przykład możemy kupić tutaj siatkę do ogrodzenia, możemy tu kupić jakieś łaty drewniane i rury, jakieś takie właśnie wszystkie rzeczy, to właśnie możemy kupić tutaj. O, tutaj są na przykład kostki brukowe, blachy na dach i tutaj jest, o, na przykład tam jeszcze widzę metalowe stelaże pod płyty regipsowe, na pewno też płyty regipsowe tutaj można kupić. Jak najbardziej duży wybór farb do domu, ale też w tym sklepie możemy kupić inne rzeczy, takie jak właśnie ja tutaj miałem kupić safe, ale możemy kupić też coś na ogród, na przykład węże, możemy kupić te takie do spryskiwania na chwasty, na przykład panele nawet jakieś słoneczne widzę, więc orusztowania jakieś, więc myślę, że to jest taka bardziej trochę Castorama albo jakieś takie Intermarché albo coś w tym stylu, ale też możemy tutaj kupić oczywiście jakieś wyposażenie domu typu lampy, typu no nie wiem co, no wszystko praktycznie. Zaraz wejdziemy, to Wam pokażę. Nie będę już tutaj tak długo chodził jak po tym ostatnim sklepie, bo potrzebuję konkretną rzecz, czyli łopatę, więc idę od razu po łopatę. Poczekajcie, no nie umiem sobie poradzić z wózkiem. A, pani mi to zaraz pomoże. Okej. Okay. More power. Okej, thank you. Pani mi pomogła. No i tak właśnie. Jestem już w sklepie w środku, widzę, że można tutaj kupić jakieś drzwi do pokoju. Dużo właśnie rur do takich różnych instalacji wodnych, czy może na gaz też, o, kaski, maski, jakieś takie, jakby ktoś malował coś, pompy wody, takie, które tutaj są popularne w Tajlandii. Ja też mam taką pompę zamontowaną, żeby mieć większe ciśnienie w domu, więc tutaj zdecydowanie kupimy więcej rzeczy takich na zewnątrz, ogrodowych i budowlanych. Czyli tutaj na przykład mamy jakieś karczery, piły, też wkrętarki, przeróżne rzeczy na dole. Tutaj też były przepływowe ogrzewacze i dużo farb, tu jakieś widzę pręty metalowe, więc w tym sklepie są takie rzeczy bardziej, przynajmniej tutaj na dole. A teraz ja właśnie wjeżdżam na górę, bo chcę kupić tą łopatę. Jeszcze raz mówię, a łopaty są u góry i takie jakieś narzędzia ogrodnicze. A więc jeśli takie mocno budowlane rzeczy, to tutaj na pierwszym piętrze w Mega Home. Ten sklep też znajduje się w bardzo takiej dogodnej lokalizacji, bo przy tej głównej drodze Sukhumvit. W ogóle też to jest bardzo blisko poprzedniego sklepu, tego Big C, Go Wholesale, Power By, Homemade. I jeszcze pojedziemy do jednego sklepu. Tam wiem, że mogę kupić właśnie te osłonki na kabel i tam po to pojadę. Tutaj widzicie u góry znowu mamy lampy, mamy kosiarki. O, jakieś takie wózki, na przykład gdyby ktoś potrzebował węże, ziemię, na dwór też jakieś klamki, o właśnie, jakieś zamki, mnóstwo przeróżnych rzeczy, czyli znajdziecie na pewno wszystko w tym sklepie, co będziecie potrzebowali. Nawet są tu jakieś krzesła ogrodowe też, drzwi, tak dużo drzwi do domu, więc to taka, no, taka typowa Castorama, taka duża Castorama, tutaj jest naprawdę z bardzo dużym wyborem wszystkiego, silikony, nie silikony, metrówki, bardzo dużo różnych rzeczy. O właśnie, tutaj też w tym sklepie widziałem
taką moskitierę, która by nam się przydała do drzwi wejściowych, bo gdybyśmy... Bo żeby po prostu nie leciały jakieś komary, jak się otworzy wieczorem drzwi albo coś, to by przydała się taka moskitera do tych zewnętrznych drzwi, żeby też się szurki nie wchodziły. Tutaj nawet też są telewizory, elektronika, lodówki, no właśnie, sejfy, kafelki, szafki, więc bardzo, bardzo dużo różnego sprzętu, zamrażarki, mnóstwo sprzętu. Tak jak mówiłem wcześniej, że sprzęt lubi się powtarzać w tych sklepach, bo są takie naprawdę te sklepy mocno wyposażone, więc w jednym i w drugim coś kupimy, ale też są takie pojedyncze produkty, których w jednym albo w drugim nie kupimy. Więc o, tutaj mamy jakieś śmietniki, jakieś takie do mycia podłóg, dużo różnych rzeczy, do toalety. Ja tutaj kupiłem ostatnio spłuczkę tą taką, żeby mi tam nie ciekło, woda, żeby się zatrzymywała lepiej. Kosztowało to 20 zł, więc... No wszystko tutaj po prostu jest, ale tak jak jeszcze raz mówię, czasami czegoś jak nie ma w jednym sklepie, no to trzeba podjechać do drugiego, bo czasami się nie pokrywają te produkty. A ten jest zdecydowanie jednym z największych tutaj takich sklepów, ten Mega Home. No i znowu mamy bardzo dużo przeróżnych sprzętów. Na lewo, na prawo, da się kupić dosłownie wszystko. Spawarki i nie spawarki, prostowniki do cięcia żywopłotu, odkurzacze jakieś takie przemysłowe. No wszystko, po prostu wszystko. Ceny? No nie wiem co, taka piła na przykład, jak ta, trafiło się akurat na nią, kosztuje 400 zł. Tu jest jakaś taka porządna piła, jakaś większa, bardziej zaawansowana, kosztuje niecałe 900 zł. Co my tu mamy? Jakieś spawareczki? Tu są jakieś takie małe spawarki, po tutaj jest za 400 coś złotych. Tu mamy za 350 taką malutką. No, tu jest nawet też taka za 1100-1200. Są też i po 1400 jakieś takie już duże. O ile to są spawarki, ale tak mi się wydaje. Ale w 100% pewny nie jestem. Tak wygląda, jakby to była spawarka. Więc myślę, że chyba tak. Poziomice i słuchajcie, ja tutaj gdzieś już muszę szukać swojej łopaty. Ale ten wózek hałasuje. Kompresory. O, patrzcie na to, nawet są koła do roweru. Czyli mam na myśli co? Rawki, tak? Albo do prostowania kół, może to chodzi o te takie uchwyty. No pewnie jedno i drugie. O, tutaj kable, żeby zapalić, jak się rozładuje akumulator z drugiego. Naprawdę jest wszystko, po prostu jest wszystko. Wagi. Taka waga sklepowa, jak gdzieś w warzywniakach, czy gdzieś w sklepach jakichś takich, kosztuje 470 zł. No nie wiem, ile to jest. Taka jakaś normalna, nieelektroniczna, 90 zł, 100 zł. A te takie sklepowe, powiedzmy, to 450 zł. O, tu mamy takie wielkie do cięcia metalu chyba, szczypce, tak? I są łopaty. Właśnie, ja potrzebuję taką malutką łopatę, jak właśnie ta, kosztuje 36 zł. Bo nie potrzebuję takiej, bo węgla do piwnicy wrzucać nie będę. Taka duża sztychówka raczej też mi się nie przyda, bo przekopywać ogródka nie będę. I po prostu taka, żeby tylko coś przesadzić, jakiegoś kwiatka, albo żeby coś posadzić, albo żeby coś zrobić, to właśnie potrzebna mi jest taka mała sztychóweczka. Jeszcze raz, 40 zł, może niecałe, 30, tam 7, 8. No i potrzebuję po prostu właśnie takie coś. Myślę, że się sprawdzi. Patrzcie jeszcze raz na to. Sztychówka taka kosztuje 20 zł, a ta mała łopatka 40 prawie złotych, jeszcze raz tyle. I jeszcze raz się zastanawiam nad tym, czy ja może bym nie potrzebował takiej sztychówki, czy ona by nie była bardziej wytrzymała, mocniejsza, albo właśnie gorsza, skoro taka tania, większa, a tańsza. O kurde, teraz mam w sumie zagwózdkę, no bo w sumie taka większa, no to by się dało szybciej przekopać, ale jakby coś miało być małego, to znowu trochę problem taką wielką sztychówą. Kurczę, to mi teraz dali do myślenia. Przy okazji, jak już jestem na tym dziale, to jeszcze powiem, choć już chyba myślę, że nie muszę, bo mam wrażenie, że już po tym, co wam pokazałem, to wiecie, że po prostu można tu kupić wszystko. No ale jakbyście chcieli jakąś właśnie szpachelkę, jakbyście potrzebowali jakąś szczotkę drucianą, czy co my tu jeszcze mamy? O, takie coś do szyb, do montowania, wyciągania, maszynkę do kafelek. To naprawdę, co byście sobie nie wymyślili, to wszystko w tym sklepie znajdziecie. I w ogóle w Tajlandii jest wszystko dostępne, bo to nie jest trzeci świat, jak co niektórzy myślą. Może gdzieś na północy, w lesie, w dżungli, tak, ale ogólnie w mieście, gdzieś w jakimkolwiek cywilizowanym miejscu, to wszystko jest bardzo dobrze wyposażone i można kupić wszystko to samo, co można kupić w Europie, czy po prostu w Polsce. Proszę bardzo. Potrzebujecie taczkę? Bierzecie taczkę. Potrzebujecie taki azjatycki wózek do przewożenia czegoś? Możecie kupić sobie taki wózek.
regały, żeby, nie wiem, słoiki postawić. Wszystko jest. Ej, wiecie co, jestem już przy kasie, myślałem, że wszystko wam powiedziałem, ale jeszcze muszę wam to powiedzieć, że te drzwi, które były na początku, takie normalne drzwi, kosztują 50 zł. Wow. Ej, wiecie co, w końcu ta łopata kosztowała, sztychówka, 295 batów, czyli 30 zł, a nie prawie 40. A więc trochę lżej mi na sercu, bo w końcu wziąłem tą taką bardziej firmową, bardziej wytrzymałą i trochę mniejszą niż tą tanią, dużą, którą wbiłbym raz w ziemię i by się tu zaraz coś pokrzywiło, połamało. No nie chcę się denerwować, myślę, wezmę tą droższą, będzie lepsza. No i fajnie, no jest tańsza niż myślałem, to jeszcze jestem bardziej zadowolony z zakupu. Słuchajcie, jeśli dotrwaliście do tego momentu, a jeszcze nie daliście na przykład łapki w górę, no to wiedzcie, że bardzo dużo czasu musiałem poświęcić, żeby nagrać ten film, jeszcze muszę go zmontować i udostępnić, więc fajnie jakby też takie zaangażowanie z waszej strony było i wszyscy, którzy dotrwali chociaż do tego momentu, łapkę w górę by zostawili. A kto nie subskrybuje kanału, to niech zasubskrybuje i kliknie dzwoneczek, więc niech to będzie taka fajna wymiana barterowa. Filmy są za darmo, cenne informacje są za darmo, lajki, komentarze, subskrypcje też są dla was za darmo, więc wymieniamy się. Słuchajcie, myślałem, że ten sklep to jest HomePro, bo jak się wpisuje HomePro w Google, to pokazuje się ten sklep. Ale ja tutaj nigdzie takiej nazwy HomePro nie widzę, tak jak było to przy Bigce. Ale z drugiej strony wiem, że mam wyrobioną kartę, member card, czyli taką kartę członkowską w sklepie HomePro i ta karta tutaj też członkowska działa, więc to na pewno jest jakoś powiązane z HomePro, ale tutaj się to jakoś nazywa trochę inaczej, chyba Tai Watsadu, jakoś tak dziwnie, nie umiem tego przeczytać. No i nie widzę tutaj nigdzie znaczków HomePro, ale na pewno jest to jakoś powiązane i znajduje się to też na ulicy Sukhumvit, kawałeczek dalej w stronę Rajong niż te poprzednie sklepy. Witę nas tutaj pączkarnia, a ja przyjechałem tutaj po osłonkę na kable maskujące, tak żeby zamaskować kabel, bo ten kabel od internetu po prostu no tak mnie denerwuje, że taka osłonka kosztuje, wiecie, 5 zł, a szpeci cały salon, no i nie może tak być. Tutaj ostatnio kupiłem rozpalarkę taką gazową, na takie wkręcane, butla z gazem, taka malutka, wkręcana jak coś takiego jak spray. No i jest taki palnik i fajnie daje dużo ognia, ciepła i można fajnie sobie rozpalić grilla. To tutaj właśnie takie coś kupiłem, kosztowało to tam, nie wiem, 20 zł, coś koło tego i jakoś 15 zł, czy ileś trzy takie duże puszki tego gazu, no większe niż pokazałem, więc kupiłem sobie takie coś i to właśnie tutaj w tym sklepie. I w tym sklepie właśnie wiem, że też jest więcej troszkę takich chyba bardziej elektrycznych właśnie rzeczy. Może elektrycznych, tak. Elektrycznych, nie elektronicznych. Choć elektronika też jest, bo są telewizory, są znowu jakieś mikrofalówki, pralki, wiatraki i takie rzeczy. Ale to jest tylko taki tutaj jeden malutki dział i to wszystko. A tam mamy sprzęty znowu takie jak wiertarki, wkrętarki i tego typu rzeczy. Tu znowu mamy lampy. Być może znalazłbym tutaj taką lampę, jaką potrzebuję. Zaraz się jeszcze rozejrzę. Co my tu jeszcze mamy? Patelnie, noże, widelce i jakieś takie różne rzeczy. Miseczki, jakieś szklanki. Tutaj też sobie kupiliśmy właśnie jakieś szklanki, które nam się podobały, więc to one są tam na wprost. Dużo różnych rzeczy można kupić, ale wydaje mi się, że więcej jest takich elektrycznych rzeczy tutaj w tym sklepie. Więcej jakichś kabli, ale też inne rzeczy. Widzę, że w tym sklepie też jest mnóstwo jakichś takich ogrodowych lampek. Coś, co tutaj widać. O jacie, te drogie. 160 zł za taką lampkę. Tutaj 200 zł. O kurczę. Za jakąś taką na pilota nawet. Bardzo duży wybór. Cała ściana lampek ogrodowych po jednej stronie. I tutaj po drugiej stronie znowu lampki ogrodowe jakieś przeróżne. I takie też LEDowe jakieś. Sąsiad ma takie coś podobnego nad bramą zamontowane na fotokomórkę. Czyli dużo właśnie takich rzeczy w tym sklepie jest. O, tutaj są takie na komary. O, właśnie, takie coś by mi się też przydało w domu. Tylko nie może takie wielkie, jakieś mniejsze, żeby gdzieś zamontować sobie to w kuchni czy gdzieś, żeby zabijało komary. I widzę, że są takie po 438 batów, czyli jakieś 45 zł. Taki ultrafiolet pod prądem. Mosquito killer, czyli właśnie na komary i na jakieś muchy i inne rzeczy.
Jakieś chrabąszcze. Tutaj są takie paletki, taką paletkę jedną mamy. I też mamy też taką jedną lampkę, co też tak w sumie jest taka właśnie, żeby zabijać elektrycznie komary. To tutaj są takie paletki, kosztują akurat tutaj 250 batów, czyli jakieś 26-7 zł. Tutaj jest nawet po 20 zł za tą paletkę i one są ładowane na akumulatorki w środku i one można ją po prostu bić muchy czy komary, które lecą i samemu można je gonić, a to wiadomo, montuje się na ścianę i wtedy musi tam wlecieć. Przydałoby mi się coś takiego. Także dobrze, że wiem, że już gdzie to można kupić. Tutaj mamy mnóstwo trytytek w różnych kolorach. Trytytki po 6 zł, takie duże paczki. I właśnie mnóstwo różnych kabli i też lampek i żarówek. W sumie też można było tutaj sobie żarówki kupić nawet bliżej domu. Ceny podobne, 108 watów, 88, no podobne tutaj po 160, 170, w zależności od żarówki, 140 watów, czyli jakieś tam 15 zł, 12, 13, no podobne ceny. A tutaj właśnie są osłonki, które ja potrzebuję. No właśnie tutaj były takie większe, nie widziałem ich wcześniej, a też potrzebowałem takie większe, kupiłem sobie mniejsze, później nie mogłem tego zaczasnąć, ale teraz już tych dużych nie potrzebuję. O, tutaj w ogóle były też fajne. Takie kwadratowe, no ta by była idealna na to, na co ja potrzebowałem, czyli na teraz, żeby schować kabel. A kupiłem sobie trochę inne już, jak mi skoro taka została, to teraz sobie dokupię taką samą, żeby były takie same w salonie, ale te też bardzo fajnie się montuje, bo one mają bardzo mocny klej tutaj. Naprawdę, to jest tak mocny klej, że jak się już przyklei, to się już tego nie oderwie, albo już jak się oderwie, to już nie da się tego na pewno użyć. I widzę, że tutaj też są takie kurde większe, które też by mi się łatwiej później ten zamykało z tym kablem grubym, który kupiłem. Może niepotrzebnie aż tak gruby, ale nie widziałem innego. I kosztuje to po 8 zł, jedne po 6 zł, po 5 zł. I taką jedną muszę sobie wziąć do domu, bo ten kabel internetowy w salonie jest cienki i taka spokojnie mi wystarczy, a jedną już taką mam. Więc będzie idealnie. O, tutaj też są jakieś meble, tylko te meble tutaj właśnie ostatnio jak widziałem, to są takie liche trochę. O, mamy folię, stretch folię. Tam jakieś skrzynki takie. No w sumie jakby coś było takiego, żeby miało przyjść, żeby ktoś coś wrzucił. Pocztę. Czemu w sumie nie zamontować sobie gdzieś takiej skrzynki? Bo nie mamy, ale u nas jest strażnik, który przyjmuje wszystko i później roznosi po domach, czyli jak na przykład przychodzą rachunki za prąd, to one przychodzą, przywozi je ktoś, nie wiem nawet kto. Ostatnio widziałem tylko, jak się wprowadzaliśmy, jakoś następny dzień przyszedł rachunek, który wręczyłem poprzedniemu lokatorowi, żeby sobie za niego zapłacił. No to właśnie strażnik roznosił to normalnie po mieszkaniach, po domach, więc w sumie ta poczta cała to przychodzi do niego, a on później dba o to, żeby została dostarczona do rąk własnych, więc taki to jest system. O, tutaj też są jakieś takie szafki, tam jakieś meble, tutaj bardzo dużo różnych szafek, ale to takie kuchnie raczej polowe jakieś. O, tu jeszcze też takie szafki, kiedyś myślałem, żeby taką szafkę wziąć do tej naszej drugiej kuchni, ale chyba już nie będzie potrzebna, ale tutaj są akurat wręcz idealne, takie jak ja sobie myślałem, żeby takie kupić, to tu są, więc spoko, ale na razie już chyba mi nie będzie potrzebna. 1180 batów, taka szafka, czyli jakieś 120 mniej więcej złotych, 130. Krany, filtry do wody, znowu płyty, te takie na gaz, okapy, też kuchenki podzabudowe, toalety, jakieś kibelki. Ile taki kibelek kosztuje? 6000 batów? 6800 batów, czyli 700 zł za taką toaletę. Tutaj szafki, wanny, lustra, kabiny prysznicowe. On takie jakieś stoliki, hokery. Wychodząc zauważyłem, że można jeszcze w tym sklepie kupić rowery. Co prawda dużego jakiegoś wyboru nie ma, ale jakieś rowery są. Tutaj mamy jakiś taki trochę mniejszy góral za 3300 batów. Ten tutaj pomarańczowy taki, złoty czy jaki to kolor. Czyli jakieś 350 zł. Tutaj mamy taki no dosyć fajny góral, dobrze wygląda, ładnie wygląda. Tak masywny, taki no naprawdę dobrze wygląda. Nie wiem ile kosztuje, bo nie ma ceny na nim akurat, ale jest obok kolażówka na takich cienkich kołach. Trochę słabo to może widać, ale kosztuje 550 zł, czyli ten góral pewnie też jakiś drogi nie będzie, bo te inne rowery też są po 300-400 zł, więc jakieś tanie rowery tutaj mają. A ten góral to naprawdę wygląda całkiem przyzwoicie. Grube opony, gruba rama taka fajna. No ciekawe.